jestem piekielnie zdenerwowany, znowu wchodzę na scenę, a zawsze się denerwuję, kiedy mam spotkanie z publicznością. Dzień dobry, panie dyrektorze. Proszę państwa, zostałem, siadajcie, trzymajcie się stolków, proszę państwa. Proszę państwa, ja zostałem wprowadzony zupełnie w błąd. Dawid, powiedziałeś, że to jutro. Ale ja ci to mówiłem wczoraj. To jak w tym dowcipie, że lekarz zbadał pacjenta i powiedział, mam dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Mówię, zacznij pan od złej, pan ma Alzheimera, a dobrą pan jutro o tym zapomni. Także to u mnie się to... bo ja myślałem, że ja jestem przygotowany na generalną próbę i tak ją potraktujmy, proszę państwa, bo ja zawsze na próbie to siadam sobie na krzesełku, a tutaj co jest? Co jest? Szanowna dyrekcja, niech się nie piekli. Idę. Dobry dyrekcjo. Pytałam się w Krynicy, kto jest ten pięknolicy. To Szymon, zawsze młody, pełen wdzięku i urody. A uroda wprost hiszpańska, Petronius z Rubielańska. Ten krawat ma pan z Gdańska, sterczy tak. On ma sportowe dryki dres, on gra w tenisa, szczyt i kres. Zuzanna Lenglen to jest pies, on z dymszą jest na ty. On wie co Fiat, a co Big, na jazz band, jazz band. Mówić zwykły jest pri Anglikę, katoliki w ogóle. Extra dry, bądź nam tylko zdrowy. Szymon, umysł proszę, nie dadzą zaśpiewać. Szymon, dla pieniędzy, ty jesteś szyk. I dobry co nic stąd, i wdzięk. I żywy leksykon, bo ja śpiewam. Ty jesteś princ, gotowy lizusy. Szymon, tyś jesteś utraną. Moje uszanowanie, panie dyrektor. Mazelina ci się tak kłania. Szanowna dyrekcja, a ci ludzie tu to po co? Jak to po co? Przyszli na mój benefis. Przecież ja mogę to wszystko opowiedzieć. Ja szanowną dyrekcję znam jak własną kieszeń. Co? Wszystkie żony znala. A żony jak to żony? Przychodziły i odchodziły. A ja tu jestem. Dobrze. Ale herbatki to się pan napije. Co przyniosłeś od razu. O. Dziękuję bardzo. Zdraście! Skażu ja wam, jakie to delikatesy. Nam podawali w metropolii dwie princesy. Ek noci. Więc nie zabudźcie snietka ludźka, wiesz, tu prosię. Ek noci. Więc nie zabudźcie... Benia! Co? Dawaj po polski, nikto nie понимає. Dawaj po polski. A jakież to delikatesy smakołyczki. Nam podawały metropolii dwie księżniczki. A jak noce do białego dzionka. Niech pan łaskawie nie zapomni zdjąć pierścionka.
Tak noce do białego dzionka. Pan łaskawie pierścioneczka nie zapomni. Może być zegareczek, poproszę tutaj. Hej, Stamen, siadaj i redaguj telegramę. Pardon, misję po drodze teraz pańską damę. Pisz Semen, że wodec się penią, znów się zgłosił. Ma tu benefis i napis pierścionki kości. Pisz Semen, że Szymon ma tu benefis i prosi. O, zegareczek poproszę bardzo. Pardon, madam, te konie sama pani zdejmie. Proszę nie płakać, bardzo pani jest przyjemnie. Proszę zdjąć konie i pamiętać bez urazy, że nie powtarzam nigdy takich ludzi dwa razy. O, dwa razy nie powtarza. O, bransoleteczkę tę. O, spinę. Dawaj, Wynia. Ach, jakie to delikatesy smakołyczki nam podawały metropory, dwie księżniczki. Ach, noce do białego dzionka. Niech pan rozkazuje mi zapomnieć do pierścionka. Jak noce do białego dzionka. Niech pan łaskawie nie zapomni zdjąć pierścionka! Hurra! Dawaj, jak dalej? Ale tylko jest jeden zegareczek i jedna spineczka. Wystarczy. Jest? Jest. Urodziłem się w tym mieście, w Łódzku. Mój ojciec nie był Żydem, a moja matka była Żydówką bardzo ortodoksyjną. Córką bardzo ortodoksyjnego handlarza lasami. Ja też z Łódzka! A zamek Lubarta pamięta? Pamięta. A ukraińskie operety pamięta? Pamiętam. Tajne chody, Rycio, tajna wieczornicio. Szanowna dyrekcja, taki skrupulant, a zapomniał o cyganach, co to do Lojska na balongi zajeżdżali. My cyganie, co pędzimy razem z wiatrem, my cyganie. Znamy cały świat. Jeśli chcecie, zaśpiewajcie razem z nami teraz tak. Jeśli chcecie, zaśpiewajcie razem z nami teraz tak. O. Dyrekcja była małym chłopaczkiem, to też już występował. Niech opowie, niech opowie. A ja chodziłem mając 8 lat, 7 lat, 6 lat, 5 lat przez ubikację do kina. Bili mnie, trzymali, żebym nie chodził, a ja ubóstwiałem Czeplina. Cudowny aktor. Cudowny film, na nim się wychowałem. Czerle Czeplin, mały, biedny człowieczek w meloniku.
dziecięcy wracam świat. Znów matczyna ciepłe dłonie i jej uśmiechnięta twarz. Nagle łąki pełne kwiatów, już owoców pełen sad. Moja ziemia piękna, ludna, człowiek człowiekowi rad. Kiedy przyjdzie przebudzenie, na tej ziemi nie mój świat, nie te myśli i marzenia, nie ten obiecany raj. Fata Morgana, Fata Morgana, me marzenia, me wspomnienia, Fata Morgana. Marzyłem cały czas o filmie. Niestety jakoś mi nie wychodziło. Nie wiedziałem, jak można wejść do tego filmu. Pytałem się moich przyjaciół, jak na przykład Jurek Hoffman, jak on wszedł, jakimi drogami. On powiedział, nie łatwa droga do filmu. Ogniem i mieczem. No. Ogniem i mieczem, jaki taki terrorysta, to ja nie jestem, proszę Państwa. Zapytałem się mojego przyjaciela, Janusz Morgenstern, jest. Pytam się, jak? On mówił, to jest trudna sprawa, bardzo trudna, to jest męka, to jest stawka większa niż życie. No tak, więc... Potem się zapytałem mojego przyjaciela Sylwka Chęcińskiego, a ty jak? Ja wrocławianin wtedy, on wrocławianin. Mówi, normalnie, kochany. Pan minister jest w Wrocławiu, ty jesteś w Wrocławiu. Pokręciłem się i sami swoi, więc w ten sposób się kręcili do filmu. Ale ja... Teraz robię casting do filmu. Uważam, że powinien być na początku niemy, bo to jest najbezpieczniej w tej chwili. Poproszę moją całą ekipę filmową. Barbara Kraftówna. Cudowna. Byliśmy w jednym teatrze, w cudownym teatrze, w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No a tutaj zasłużony aktor Mikołaj Miller. A to dzisiaj ten, który będzie mi pomagał. Wojciech Wiliński.
Młodości żyje się żarliwie. Młodość jest szczęściem i nadzieją. Naprawdę, ja się ludziom dziwię, że się starzeją. Dorośli, bracia outsiderzy, nie dajmy, by nas skrzywdził czas. Młodość każdemu się należy. Młodości, proszę, skrzydła raz. Urządźmy, myśl rzucam w talię. Juwenalia dorosłych. Jakieś piernikalia. Zagrajmy na skrzydłach jak Konkordia Knurów. Poprzebierajmy się za trubadurów. I serenady idźmy śpiewać gorąco pod balkonami, pod kasztanami, dziewczętom po 50. I wtedy pójdziemy wszyscy w rytmie szaleńczych rock'n'rolli. Powoli, panowie. Szanowna dyrekcja, jakaś młoda osoba widzi się wejść na scenę. Ładna taka. Przyszła na kasę. No sam zobaczy. To wstydzi się? Bardzo się wstydzi. Zobaczy, ładna taka. Ładna, młoda, ładna, młoda osoba. Misia ma tatusia, Busia mamusie, Cicia ciocie, Zosia stryja, ja jestem niczyja. We dnie sama, w nocy sama, ciemna brama, wołam mama. Biedna sierotka, maskotka, idiotka, tkanka, tkatka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze, a cóż ja na to poradzę? Tka, tkatka, 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 tkatka. Raz mi się podobał pewien poeta, co tak głośno recytował, aż spadła ruleta. Rzekł mi, jest pani z portretu Goi,
Gdyż niech się pani rzekł, nic nie boi. Nawet pajączki, nawet zajączki lubią popieścić nóżki i rączki. Nawet o głodzie, nawet o chłodzie, wszystko się, proszę pani, kocha w przyrodzie. Więc niechże pani się w sobie przełamie. Mama w Kopenhadze. Cóż to szkodzi mamie? Będę dla ciebie gwiazdką i mlekiem. Byłaś dziewicą, będziesz człowiekiem. Ja cię poprowadzę pewną drogą. Będę twoją wierną hulajnogą. W ten sposób mnie natrajlował. Biedną sierotkę, maskotkę, idiotkę. Tketkę, tketkę. Taty nie ma. Mama w Kopenhadze. A cóż ja na to poradzę? Wyszedł rano, bardzo wcześnie, a ja ciągle byłam jak we śnie. Nagle patrzę, nie ma. Omega. A ze ściany ścienił zegar. Puszka z mięsem pod kredensem, jedna płyta znakomita, jedwab 2 metry, 4 swetry, 3 rowery, 4 pulowery, zginął medalion z taką konwalią, szmaragd z Jawy, 8 kilo kawy, jeszcze baneron wisiał na haku, zginął Matejko, 2 kosaków i $2000. Biedna sierotka, maskotka, idiotka, tkatka. Tkatka, taty nie ma, mama w Kopenhadze, a cóż ja na to poradzę? Tka, tkatka, tka, tka, tkatka, 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 tka. Proszę państwa, klapse, klapse, klapse. Klapser! O, jest! No, proszę nareszcie! Action! Romeo. Czemuż to właśnie Romeo? Porzuć twe imię, a mnie weźmiesz za to. Mnie weźmiesz całą. Trzymam cię za słowo. Nazwij mnie swoim kochankiem, a nowym chrztem przemieniony zapomnę Romea. No, ty jesteś przecie Romeo Montecchi. O, ja już teraz tak się nie nazywam. Jakeś tu przyszedł, powiedz mi i po co? Mury ogrodu trudne i wysokie. I śmierć tu czyha, zważywszy kim jesteś, jeśli by krewniak, który tu cię zboczył. Lotem miłości łatwo mur przesadzić. Kamienie uczuć moich nie wstrzymają, więc mnie tu nie strasz swoimi krewnymi. Jeśli spostrzegą cię tutaj, zabiją. Ciemności nocy mnie od nich skrywają. A jeżeli mnie kochasz, to jej mnie zdybią. Lepiej niech zginę tutaj z wrażej ręki, niż miał istnieć bez twojej miłości. Jakoś ty znalazł to moje ustronie. Miłość mi wskazała do ciebie drogę. Dawała rady, a ja dałem jej wzrok. Już zaraz ranek, odejdź teraz proszę, ale nie dalej niż złapany wróbel. Chciałbym być problem tym. Ja bym chciała. Tylko, że może bym cię zadusiła w ciągłych pieszczotach. Dobranoc. Te słowa do rana jestem powtarzać gotowa. Niech sen ukoi twoje niepokoje. Snem moim będziesz i moim spokojem. A teraz do mego spowiednika celi. On nam najlepszej rady udzieli. No Szymon, 53 lata temu reżyserowałeś to i grałem właśnie Romeo. Tak, ale muszę powiedzieć,
muszę powiedzieć, że trochę za młody na Romę. Tam się uczyłem od ciebie zawodu. Pięknie analizowałeś tę sztukę, sceny, po co, na co ja tam układałem pojedynki. No rewelacyjnie. No miałem 20 lat, teraz mam 4 razy tyle. Nie widać, Janku, absolutnie. Można mówić 58 o, plus wat. Dlatego, o, tak jest. Dlatego urządziłem pierdikalia. Artyści się nie starzeją, proszę Państwa. Odwrotnie. Najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Następnie. A kogo my mamy? A! Bogdan no ja. Łazuka! Bogdan Łazuka! Pan Bogdan Łazuka! A coś innego nie mogliście wymyślić? Co to jest takie? Nie tak... Takiego starca? Tylko to jedno nas bardzo dobrze łączy, że ja miałem 3 żony, a ty miałeś tego... też to samo. Zdaje się, że troszeczkę tu uszczupliłeś moje frekwencje uczuciowe, że tak powiem. Ale jedno jest pozytywne, Szymon, że wszystko przed tobą jeszcze. I przed tobą. Także czekać, rozumiem, albo Mendelssohn, albo Ave Maria, tak. No to państwo zdaje się wyczują, że jakieś nieszczęście was dzisiaj musiało spotkać, żeby do tego stopnia. Więc teraz szybciutko na ogólne życzenie pana Szymona Szurmieja. Właśnie wykonam dosłownie lub przypomnę rzecz pod tytułem Dzisiaj, jutro i żeby zawsze było. Proszę. Dzisiaj pro zawsze będę cię kochać, tak kochać, tak, chociaż moja miłość jest nie w smak. Kochać dzisiaj, jutro zawsze będę cię humor psuć, humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. Kona dzisiaj, jutro zawsze będę cię złościć tak, aż się nie rozchmurzysz i powiesz tak, panecik. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To na dzisiaj, jutro zawsze będę cię złościć tak, aż się nie rozmurzysz i powiesz tak. Dziękuję bardzo. Wspaniała orkiestra pod batutą pana Janusza Senta, mojego nieodzownego towarzysza. I po tych kolosalnych wrażeniach chciałem się oddalić, proszę państwa, zaplanowaną topografię, prawda? Ponieważ widzicie państwo starszego, zmęczonego człowieka. Dziękuję. Co jest? Publicznie chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie nie przeklnę cię. Bardzo. Dalej. Kogo mamy teraz? No proszę. Anna Banaszak, tango. Przygotować się. Action. Thank you.
Proszę Państwa, moje uwielbienie dla Szymona. Kocham Cię. Ja Cię też. Poprosiłem o ładne dziewczyny, dziękuję Wam bardzo. A to będzie niezły podkład do tego niemego filmu. Damy tam te słowa. I kochanie, jeszcze raz nam to wtedy zaśpiewasz. Dobrze, ja bardzo przepraszam, kocham ale cię. Zapomniałam nauczyć się słów. O to chodzi. Jak ja nie lubię smurfów! Jak ja nie lubię smurfów! Ty jesteś papa Smurf? To ja cię pokażę. Aha, jest Smurfiątko. Jesteś tutaj moje Smurfiątko. I teraz to my cię zjemy. Ugotujemy cię. Wojna! Wojna, szanowny dyrektorze! Wojna domowa! Cała familia nadciąga. Niech się szanowna dyrekcja schowa, może nie zauważą. Słowa, to każdy z domu na wyrytmi zna. Co dzień od nowa, łupu tu bum bum kruch. Wybucha nowa, wojna domowa, wojna pokoleń dwóch. Zara, nie dwóch, raz, dwa, trzy, czterech! Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Tak, i to moja rodzinka, proszę Państwa, jeszcze nie cała. Córka, syn, wnuki i najmłodszy mój prawnuczek. Też Szymon. O. Dziękuję Wam bardzo, dzieci. Asio, popracować spokojnie, szanownej dyrekcji nie dadzą. Następny.
Proszę Państwa, to jest nasz ojciec chrzestny, tak? Ojciec chrzestny tercetu. Tak polecił mnie Zbyszkowi i tak się stało, że zostałam nie tylko wokalistką tercetu, ale później też i żoną Zbyszka. Tak, dziękuję Ci bardzo. Szymon, nie życzę Ci... Proszę Państwa, nie życzę Ci, wiesz, zdrowia, bo go miałeś, masz i będziesz miał. Natomiast... Chciałabym, żebyśmy się spotkali za 10 lat na następnym jubileuszu. No za 10 lat? Dlaczego można wcześniej? To... No, wielkie dzięki Ci życzę za serce, za pamięć. To nie przypadkowo, proszę Państwa, to jest zespół, który stworzyłem, no nieodżalowany Dziewiątkowski, potem ta malutka przyszła jeszcze. I nie wiadomo, skąd się to wzięło, La Paloma i inne rzeczy. I tak powstał tercet egzotyczny, a w tej chwili się rozrósł, zaczął nową pracę i życzę Wam dużo, dużo powodzenia. A ja wielkie dzięki za serce, za pamięć i za miłość do nas, do tercetu i do mnie. Dziękuję. Co jest? Co jest? A jak u szanownej dyrekcji z tymi dziewczynami, co? Nie. Ja to wiem. Proszę wyjść, proszę wyjść. Sama wiem, że nie jesteś cudem. No za długie ramiona chude, przy tym garbisz się stale, oczy masz jak dwa żale, płaszcz uszyty z dziur. Kochać cię nie byłoby łatwo, ale w tobie jest prawdy światło. Blask wieczorów, gdy księgi kartek jak serce otwarta, mój świat to tylko ty, ty masz w sobie coś, naprawdę takie coś. Ja w tobie na zawój kocham się. Ty masz jakiś czar, co w serce się wdarł. Ja w tobie jak wariatka kocham się. Niech mówią, że miałeś amantek całą moc, żeś zezowaty jest i nogi masz jak kloc. Ty
masz w sobie coś, naprawdę takie coś. Ja w tobie na zawój kocham się. W miłości trzeba mieć dobre karty, karetę króli, asem podwartą. Z taką kartą nikt nie podskoczy ci, nie przerazi cię żaden blef. Aż przy stoliku życia spotkałam kogoś, z kim ostro o miłość grałam. I ograł mnie jak chciał, w długi wpędził mnie, odtąd śpiewa tak we mnie krew. Ty masz w sobie coś, naprawdę takie coś. Ja w tobie na zabój kocham się. Ty masz jakiś czar, co w serce się wdarł. Ja w tobie jak wariatka kocham się. Niech mówią, że miałeś amantek całą moc, żeś ze zdobaty jest i nogi masz jak noc. Ty masz w sobie coś, naprawdę takie coś. Ja w tobie na zabój kocham się. Wenn die Sonne sein schwarz wie ein Tutter, wenn die Hausteugen wie bei Jakuter, wenn die Kingste bislech aus Hilzerne bislech, so gibt das Art dich nicht. Dein Arsch ist schmeichelt, und wenn dich aus bei Jesus seichelt, denn du bist wild wie ein Indianer, bist auf jeder Galizianer, so geht das Art nicht mehr. Bei mir bist du schön, bei mir kochst du heim, bei mir bist du alles in der Welt. Bei mir bist du gib, gegen das Heul, das kochst du nicht. Bei mir bist die Teile für die Geld. Für seine Hingelegt haben gewollt, nehmen ich, ob er für alle uns geklieben, hab ich noch nicht. Bei mir bist du schön, bei mir kommst du heim, bei mir bist du alles in der Welt. Wenn es heute nicht kostet, bei mir bist du die Tage helfen, Geld. Wenn seine Hingelegt haben gewollt, nehme mich, ob er von alle uns geblieben, hab ich noch nicht. Bei mir bist du schön, bei mir kostet dich heim, bei mir bist du alles in der Welt. Proszę Państwa, warto obchodzić to święto Piernikalia. Doprawdy, wpiszmy to do kalendarza i będziemy razem obchodzili, żeby to było radosne święto. Ja już powiedziałem, nie ma starości. Ucieka starość przed nami. Wszyscy jesteśmy młodzi. Tak długo, dopóki chcemy. Także nie starzejmy się. Ale pan ma już 85 lat. Już? Dopiero, mój drogi. No masz rację. Starych baśni świat, dzieciństwa dni, radość, śmiech, wzruszenie, łzy, to nam dajesz,
od lat. I piękniejszy jest świat. Młodzieńczy w dzień, chłopięcy czar, jesień len, męskości żar, to nam dajesz od lat. I piękniejszy jest świat. Bogatsi ludzie są i przystojniejsi też, i ci, co mają władzę, mądrzejszych kilku jest. Lecz ty masz takie coś i w tym właśnie jest rzecz. Widzisz, to taki ktoś nazywa się męcz. Kilka słów, klauna gest i wrażeń moc powrócił w ten magiczną noc. Jeszcze przez wiele lat czyń piękniejszym nasz świat. Jeszcze przez wiele lat czyń piękniejszy nasz świat. Proszę Państwa, śpiewał Janusz Tencer, notabene mój szwagier, proszę Państwa. Przyjechał specjalnie ze Szwecji, żeby to zaśpiewać. Jaki piękny jest świat. Ja jestem rad, że jest taki świat i że wy jesteście razem z nami.